7 minut po godzinie 18. Dzień dobry, a w studiu goście wielkopolscy politycy Katarzyna Kretkowska, Lewica. Dobry wieczór Państwu, a raczej dobry popołudnie. Czyli dzień ciągle dobry. Bardzo jasno, dzień dobry. Piotr Wawrzyniak, Konfederacja. Dzień dobry, witam. Jakub Rutnicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Krzysztof Grabowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, kłaniam się. I Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Pan poseł Marcin Porzucek jest z nami na łączach. Widzieliśmy dziś, drodzy Państwo, te zdjęcia ze szpitala dziecięcego i ciężko chore dzieci. Rakiety spadły m.in. na Kijów, gdzie uszkodzony został szpital dziecięcy. A prezydent Ukrainy przyleciał dziś do Polski, spotkał się z prezydentem, z premierem. We wtorek w stolicy USA rozpocznie się trzydniowy szczyt NATO. Wojna w Ukrainie trwa już od 2014 roku tak naprawdę. Od tego czasu tam giną ludzie. Do tego momentu nie udało się tego konfliktu zakończyć. A najważniejsze jest to, żeby przestali ginąć ludzie. Jeżeli Viktor Orban podjął się takiej misji, wiadomo, że najpierw był w Kijowie, potem był w Moskwie, teraz poleciał do Pekinu. Będzie ten szczyt NATO. Być może przekaże tam politykom amerykańskim określone informacje, które uzyskał, bo też dobrze wiemy, że prawdziwą politykę robi się w kuluarach, a nie przed mediami. Także ja nie wiem, co Viktor Orban usłyszał w Moskwie, co usłyszał w Kijowie, co usłyszał w Pekinie. Ważne, że taka inicjatywa została podjęta i ja bym chciał, żeby większa liczba polityków tego typu inicjatywy podejmowała, bo dla mnie ważne jest to, żeby coś robić, natomiast ja mam takie wrażenie, że partie obecnie rządzące w Polsce patrzą przede wszystkim przez pryzmat na to, kto coś mówi i kto coś robi, a nie co mówi. Przykład, mur na granicy z Białorusią, kiedy myśmy mówili, że to jest dobre, kiedy PiS mówił, że to jest dobre, budował ten mur, koalicjanci obecni krytykowali ten pomysł, pluli na niego, różne dziwne inwektywy padały, natomiast no dzisiaj, kiedy sami rządzą, kiedy ten mur stawiają, no ich optyka się całkowicie zmieniła, także nie patrzmy na to, kto coś podejmuje, tylko czy podejmuje to w słusznej sprawie. Jakub Rutnicki, Platforma Obywatelska, misja pokojowa, ta wyprawa Viktora Orbana. Nie, to nie jest misja pokojowa, bo Viktor Orban jest sojusznikiem Putina. My to widzimy przecież od miesięcy, czy też od lat, bo gdy pierwsze bomby zaczęły spadać na Ukrainę, gdzie Putin po prostu mordował niewinnych ludzi, to jeszcze pamiętamy te obrazki ministra spraw zagranicznych Węgier, który pił szampana w Moskwie. Orban przecież blokuje pomoc militarną dla Ukrainy. Sprzeciwiał się wejściu i poszerzeniu NATO o Szwecję, czy też Finlandię. Przecież pamiętamy, Węgry były ostatnie, jeżeli chodzi o zgodę parlamentu. To jest absolutnie coś niebywałego i powiem w ten sposób, z Rosją trzeba wygrać. Przecież Putin nie uznaje nic innego jak argument siły i to spotkanie tylko dzisiejsze... Tylko krew się przelewa, panie pośle. No, to jest absolutny dramat, więc my musimy zrobić wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo Ukrainie. Musimy wzmacniać ją militarnie, musimy zabezpieczać Ukrainę, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa lotniczego, nowych samolotów. Oczywiście my jako Polacy też musimy wzmacniać Polskę militarnie, bo przez te ostatnie 8 lat rzeczywiście PiS wiele złego w tych kwestiach zrobił. Ja mam nadzieję, że Orban, pewna refleksja nadejdzie, ale nie mam co do tego złudzeń i tak myślę, że dla wszystkich Państwa słuchaczy, gdy premier Donald Tusk spotyka się dzisiaj z prezydentem Ukrainy, gdzie dwa dni temu minister spraw zagranicznych Sikorski już rozmawia z nowym ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, to co w tym czasie PiS by robił? PiS jedynych sojuszników w Europie miał w postaci pani Le Pen i Orbana i bardzo ale dobrze się stało, szanowni państwo, bardzo dobrze się stało, że rzeczywiście koalicja 15 października wygrała te wybory, bo też my zapewniamy realne bezpieczeństwo i tego, że będziemy budować sojusze. Ja jestem przekonany, że też na szczycie w Stanach Zjednoczonych pan prezydent, bo będzie pan prezydent przewodniczył delegacji, my musimy zrobić wszystko, aby wspierać Ukrainę i wspierać nasz kraj, żebyśmy czuli się bezpieczni. Orban w niczym nie pomoże, bo Orban przez lata hamował pomoc Ukrainie. Ponad podziałami lecą do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to nigdy nie podległo jakiejkolwiek dyskusji. Krzysztof Grabowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy pan wierzy, że dzięki tej misji Viktora Orbana zakończy się wojna? Absolutnie w to nie wierzę, bo myślę, że ta wizyta niczego nowego tutaj nie wniosła. Pokazała tylko
to, o czym wiemy już od dawna, że po prostu Orban ściśle współpracuje z Putinem. Nic to ale nie też zmieni. Był Orban wcześniej w Kijowie. No był wcześniej w Kijowie i nie wiem, czy o tej misji pokojowej do Moskwy w ogóle poinformował prezydenta Ukrainy. Myślę, że naprawdę nie jest to też postać, która potrafiłaby zażegnać tak wielki konflikt i widzimy, że ta prorosyjskość Orbana cały czas się uwidacznia. No i myślę, że to nie przynosi żadnych pozytywnych tutaj efektów i nie sądzę, żeby Orban był postacią, która zażegna ten konflikt. Nie sądzę też, żeby w ogóle Putin chciał posłuchać w tym zakresie. Myślę, że Putin ma swoje określone kierunki działania. Widzimy to. No przecież sam pan dzisiaj wspominał o tych kolejnych atakach, bestialskich atakach na terytorium Ukrainy i jakoś wizyta Orbana temu nie zapobiegła. No, gdyby Putin w jakikolwiek sposób chciał pokazać, że ta wizyta miała jakiś sens, jakiś cel, to pewnie w taki sposób by nie zareagował, jak zareagował. Więc w takie misje w wykonaniu pana Orbana trudno tutaj wierzyć. I poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek. Wizyta Viktora Orbana, premiera Węgier w Kijowie, w Moskwie, w Pekinie. No, premier Orban postanowił zaryzykować i kompletnie nie udało mu się, bo ten atak dzisiejszy Rosji niestety pokazuje, że nic tutaj się nie zmieni. Jest jeden główny element, który może zakończyć tę wojnę. To jest natychmiastowe wycofanie się armii rosyjskiej z terenów ukraińskich i wtedy można rozpocząć negocjacje pokojowe, kwestie reparacji wojennych, odpowiedzialności karnej zbrodniarzy, którzy popełniali te rzeczy w ostatnich latach. Natomiast w żaden inny sposób trudno prowadzić rozmowę z Putinem. Ja przyznam szczerze, abstrahując od tego, że to jest oczywiste bestialstwo, to co dzisiaj się dokonało, ten atak rakietowy na szpital dziecięcy w Kijowie, to jest to także z punktu widzenia nie tylko humanitarnego, bo to jest oczywiste bardzo zła rzecz, ale z punktu widzenia politycznego. Wydaje mi się, że taki atak jedyne, co może spowodować, to tuż przed szczytem NATO może spowodować, że jeszcze więcej krajów, nawet tych wahających się, będzie mówić ostro, wspieramy dalej Ukrainę, Rosja musi zostać pokonana. Więc pod tym względem myślę, że jest pewna szansa, aby na szczycie w Waszyngtonie osiągnąć dodatkowe zabezpieczenia, tym bardziej, że no są pewne problemy natury politycznej. Obserwujemy chociażby to, co się wydarzyło we Francji. Tutaj państwo przywołujecie przykład pani Le Pen. Natomiast ja przypominam, że pan Mélenchon, którego formacja jest kluczowa, jeżeli chodzi o skrajną lewicę, która wygrała te wybory, on ma poglądy w wielu obszarach podobne. I także było oskarżane o współpracę z Rosją, popieranie chociażby aneksji Krymu. Przypominam także, bo myślę, że powinniśmy być w tych sprawach ponad podziałami, natomiast no, jednak wyjaśnijmy sobie, Fidesz, partia Orbana przez lata była w Europejskiej Partii Ludowej i ich koalicjant mniej znany. Ale już nie jest, panie pośle. Ale tak, panie pośle, już nie jest, natomiast KDNP, ich koalicjant nadal jest w Europejskiej Partii Ludowej, a oni głosują razem z Fideszem w sprawach różnego typu na Węgrzech i jakoś tutaj już żeście żadnego ruchu nie zrobili, także dlatego, że moglibyście jako RPL stracić większość. Natomiast oczywiście no, rząd polski przez ostatnie 8 lat to są czasy budowania armii, to jest począwszy od Krabów poprzez Bajraktary wyśmiewane. O naszej armii za chwilę jeszcze będziemy dyskutować, ale najpierw może o tym. Za chwilę udzielę pani głosu. Za chwilę udzielę pani głosu. Pan poseł Porzucek kończy zdanie i za chwilę pani. Bajraktary, które odegrały bardzo ważną rolę w pierwszej części konfliktu. Czy F-35 w 2020 roku decyzja pana ministra Błaszczaka, także kontestowana chociażby przez polityków naszej lewicy. Ale to bardzo długie to zdanie. Pani poseł. Ale nie wszyscy pewnie nasi słuchacze znają. Pani poseł, pani marszałek, na jakich warunkach jest możliwy pokój w tej chwili? Jeszcze tylko chciałam zwrócić uwagę na odpowiedzi na pana pytanie o Viktora Orbana. Tutaj jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że 1 lipca rozpoczęła się prezydencja Węgier w Unii Europejskiej i Viktor Orban
W zasadzie ta jego, ten jego wyjazd do Polski, do Rosji miał sugerować, że Unia Europejska podejmuje rozmowy z Putinem. Tak, on sam mówi, że chce, żeby prezydencja Węgier w Unii Europejskiej skoncentrowała się tak, na tej kwestii, czyli tak, pokoju tak, w Ukrainie. Co było drastycznym nadużyciem, ponieważ po pierwsze nie reprezentował Unii Europejskiej, po drugie nie uzgodnił tego z nikim, po trzecie było to wbrew polityce Unii Europejskiej obecnej wobec Moskwy. Mówię o wyjeździe do Moskwy i o tym, że Putin jest zbrodniarzem wojennym ściganym przez Międzynarodowy Trybunał Karny i Unia Europejska nie podejmuje rozmów w tej chwili z Putinem, jakichś tam rozmów pokojowych. Także to raczej ten jego wyjazd nie był po to... ta powinna być, czy nie? No Węgry są członkami Unii Europejskiej, no, także ja osobiście uważam, że powinny być mechanizmy wykluczające z klubu, w którym dogadujemy się, kraje się dogadują co do jakiegoś systemu wartości i respektowania tych wartości, a któryś z członków się wyłamuje, no nie powinno to uchodzić tak bezkarnie czy obojętnie, bez jakiegoś rezonansu. Czyli powinno się usunąć Węgry z Unii Europejskiej? Jeżeli tak dalej pójdzie, to ja osobiście uważam, że tak, że Węgry obecnie nie pasują do Unii Europejskiej po prostu z taką polityką. Tutaj pan poseł Rutnicki wspomniał o tym, że bardzo długo opóźniano pomoc militarną dla Ukrainy. No i w kontekście wydarzeń, z którymi mamy do czynienia od 2 lat i wojny, przede wszystkim wojny w Ukrainie, ale nie tylko, sprzyjaniu polityce Rosji, która nie jest członkiem Unii Europejskiej, tylko jest oponentem Unii Europejskiej, no to wszystko nie buduje zaufania do Węgier jako członka Unii Europejskiej. Pytanie jeszcze o pokój na Ukrainie. Co się musi stać, żeby ta wojna się skończyła? Rosja musi być pokonana siłą, bo Rosja innego argumentu nie rozumie. Nie rozumiała i nie rozumie. Piotr Wawrzyniak, Konfederacja. Mhm. Co się musi stać? Musi taka decyzja zapaść przede wszystkim w Waszyngtonie, tak? Bo nie ukrywajmy, tutaj Bruksela nie ma za dużo do powiedzenia w tej materii. Jeżeli decyzja zapadnie w Waszyngtonie, że ta wojna powinna się skończyć na określonych warunkach, to ta wojna się po prostu skończy. Wygrana siłą, tak jak mówi pani Katarzyna Kretkowska z Lewicy. Nie sądzę, żeby było siłą, bo nie ukrywajmy, no proszę państwa, no uczmy się historii, tak? No czy ktoś na przestrzeni dziejów pokonał Rosję i położył na kolano? No nie. Natomiast chciałem tutaj wrócić jeszcze do jednej kwestii, bo pani mówiła tutaj o wykluczeniu Węgier. No to ja rozumiem, że tą samą drogą będziemy teraz szli w kierunku Francji, tak? No bo jak wiadomo, prawdopodobnie nowym premierem będzie pan Mélenchon, który jak dobrze wiemy, po pierwsze, pierwotnie, jak słusznie powiedział poseł Porzucek, poparł aneksję Krymu przez Rosję, poparł interwencję Rosji w Syrii, był przeciwny Francji w NATO, domagał się wystąpienia Francji z NATO, jest fanatycznym wręcz wielbicielem amerykańskich dyktatorów jak Hugo Chavez, który doprowadził Wenezuelę do bankructwa, Fidela Castro. Nie będziemy rozmawiać, bo nie mamy na to po prostu czasu. Tylko, wróćmy do tego, co dzieje się. Widzę, że Konfederacja panicznie szuka argumentów przeciwko... To są fakty, pani marszałek, są fakty. Żeby jakbyśmy proszę sobie przejrzeć, wypowiedzi pana Mélenchona. To są fakty. Poseł Jakub Rutnicki, pytanie o pokój siłą, tak jak już pan mówił. Musi być pełne wsparcie. Putin liczy się z siłą i też sobie zdajemy sprawę, że bez wsparcia całego NATO, ale szczególnie zaangażowania Stanów Zjednoczonych, też widzieliśmy, gdy była ta przerwa, jakie powodowało to perturbacje. Myślę, że to jest kluczowe, jeżeli Putin będzie widział, że jest jedność i jest wzmocnienie jeszcze tej pomocy, to na pewno będzie coraz słabszy. My musimy zrobić wszystko, że jeżeli dojdzie do pokoju, aby doszło to do pokoju na warunkach ukraińskich, oczywiście wspieranych przez NATO, ale na pewno nie przez pana Orbana, bo naprawdę, szanowni państwo, to, że pierwsza wizyta jest w Kijowie, a następnie w Moskwie, a dzisiaj mamy świadectwa bestialstwa ze strony Putina i ataku między innymi skierowanego na szpital onkologiczny dziecięcy, no czegoś bardziej okropnego sobie nie można wyobrazić. Po prostu z mordercami się nie dyskutuje. Morderców trzeba pokonać i mam nadzieję, że tego dojdzie. Krzysztof Grabowski, PSL, krótko. Ja myślę, że oczywiście
nie siłą w taki sposób, że uda się tą wojnę wygrać, tylko właśnie poprzez różnego rodzaju naciski i pokazanie, że jest ten sojusz wspierający Ukrainę. Myślę, że to jest niezwykle ważne na całym świecie i pokazujący również, że Ukraina oprócz tego wsparcia ma takiego popierającego ich słuszną walkę o swoją wolność, no również będzie miała tu wsparcie militarne. Widzimy, że dzięki temu ta wojna trwa tak długo, ale dzięki temu Ukraina się po prostu broni. Gdyby tego wsparcia nie było, to pewnie już byłoby po wojnie, a kto wie, dokąd to wszystko by doprowadziło, czy ten konflikt nie rozlałby się dalej. No niestety Ukraina cierpi również, myślę, w jakimś sensie za inne kraje i to wsparcie jest im potrzebne i winniśmy nie tylko jako Polska, ale jako Europa, jako świat ich wspierać i czynić wszystko, żeby Rosja stanęła już w takim momencie, kiedy faktycznie realnie będzie chciała usiąść do negocjacji, ale na warunkach przedstawianych przez Ukrainę, bo o Ukrainie nie można rozmawiać bez Ukrainy, tak jak to próbował zrobić Viktor Orban. Pytanie o pokój do posła Marcina Poszucka z Prawa i Sprawiedliwości. No, już powiedziałem w moim pierwszym słowie na początku programu, jakie są warunki pokoju. Natychmiastowe wyjście rosyjskiej armii. Ale co się musi stać, żeby ona wyszła? No bo to nie wystarczy chyba powiedzieć, proszę wyjść i oni wyjdą. No jeżeli, no to jest pytanie, można to osiągnąć na dwa sposoby. No pierwszy to jest po prostu militarnie Ukraina wspierana przez... Czyli siłowo, przez tak jak kraje. Mówiła pani poseł Kretkowska. Siłowo, no teoretycznie oczywiście, jeżeli pojawiają się głosy różnych polityków, no widać, że Orbanowi kompletnie to nie wyszło, ale nawet mocniejszych od niego potencjalnie, którzy mogą odgrywać ważną rolę, że są w stanie wynegocjować jakiś pokój. To ten pokój musi być tak, po pierwsze wychodzą z Ukrainy, po drugie osoby odpowiedzialne politycznie i wojskowo za zbrodnie muszą za to odpowiedzieć. No i reparacje wojenne, tam kwestia nazwy zresztą to jest trudna. Natomiast no, te środki na naprawę zniszczeń Ukrainy również muszą ze środków rosyjskich, chociażby te zdeponowanych w bankach światowych, muszą zostać przekazane. Mam nadzieję, że to się stanie szybciej niż później, ale też miejmy na świadomość, że to raczej nie są tygodnie. Jeżeli, tak jak powiedziałem zresztą parę minut temu, jeżeli tuż przed szczytem NATO mamy taki haniebny atak rosyjski, to z pewnością nie jest to jakakolwiek próba załagodzenia, tylko wręcz przeciwnie, jest to eskalacja i myślę, że świat cywilizowany będzie potępiał tego typu działania. Wydatki na obronę. Chociaż pamiętajmy, ja tylko ostatnim zdaniem, jeśli mogę powiedzieć. No, to krótkie to zdanie. Oczywiście są kraje bardzo potężne, takie jak Chiny, takie jak Iran, jak Brazylia, cała grupa BRICS, gdzie niestety jest przyzwolenie do pewnych działań rosyjskich, cały szereg krajów afrykańskich. Więc naprawdę to nie jest tak, że cały świat, który my rozumiemy, jest w 100% za Ukrainą. To jest znacznie trudniejsze i chociażby na forum ONZ-u to widać niekiedy. Więc pamiętajmy o tym, że ta grupa... Panie pośle, miało być jedno zdanie. Pytanie o wydatki na obronność. Polska jest liderem w NATO w wydawaniu pieniędzy na armię. Pytanie, czy te pieniądze dobrze wydajemy, jakie wydajemy, na co powinniśmy je wydawać, czy powinniśmy te wydatki jeszcze zwiększać? Pani Katarzyna Kretkowska, Lewica. No w tej chwili jesteśmy jako Polska na 14. miejscu na świecie, jeśli chodzi o wydatki na obronność. Rzeczywiście, jeśli najszybciej... W przeliczeniu do PKB licząc, tak, jesteśmy liderem. Rząd polski apeluje do krajów NATO, żeby wydatki na obronność krajów NATO wynosiły 3% PKB. W tej chwili tam w sensie 11 20... z 31 krajów osiąga 2%, czy trochę więcej niż 2%. 23 z 32 spełniło 2%. W ubiegłym roku było ich 11, więc to wzrosło. To wzrosło. No i mamy niestabilną sytuację na świecie. Mamy niestabilne otoczenie i polityczne i zagrożone bezpieczeństwo światowe, nie tylko na skutek wojny w Ukrainie. Dlatego wzrost wydatków jest uzasadniony. Piotr Wawrzyniak. Mówię to niestety, ponieważ chciałabym, żeby było inaczej. Nie? Konfederacja chce, żeby więcej pieniędzy wydawać na armię?
Znaczy, same pieniądze, oczywiście, że tak, natomiast same pieniądze no, nie rozwiązują tej całej sytuacji, tak, bo te pieniądze trzeba jeszcze dobrze wydawać, tak. Pole walki, jak to widzimy w wojnie na Ukrainie, się zmienia. Coraz większą rolę odgrywa technika, nowe środki walki i do tego są potrzebni doskonali ludzie, inżynierowie, osoby po studiach technicznych, które będą potrafiły te sprzęty obsługiwać, tak. I tutaj na przykład, jako przykład podam, Wojsko Polskie stoi pod moim zdaniem trudnym zadaniem stania się konkurencyjnym pracodawcą względem międzynarodowych koncernów, ażeby potrafić takich ludzi do siebie przyciągnąć, tak? Bo też nie ukrywajmy, jeżeli ktoś po Politechnice, mający wiedzę, mający wykształcenie, będzie miał do wyboru pracę w zagranicznej korporacji za 4-5-krotnie wyższą kwotę, no to on nie pójdzie pracować do Wojska Polskiego. I to jest tutaj też istotna sprawa. To nie jest tylko tego, czy my wydamy 3 miliardy, 5 miliardów. W ludzi. Oczywiście. To musi być wszystko skorelowane. Wojsko Polskie wymaga też również modernizacji od środka, po to, żeby przyciągnąć do siebie przede wszystkim ludzi, którzy mają wiedzę, zdolności i umiejętności do tego, ażeby się wpasować w nowoczesne pole walki. Bo wojna, jeszcze raz powtarzam, na Ukrainie pokazała, że ta wojna, jaką mieliśmy jeszcze wyobrażenie przed tą pełnoskalową inwazją, wygląda zupełnie inaczej w praktyce. Jakub Rutnicki, Platforma Obywatelska, wydatki na armię? Oczywiście, że to jest priorytet. Robimy wszystko jako rząd koalicji 15 października, aby te inwestycje były przede wszystkim realizowane szybko, ale też kompleksowo, bo to jest rzecz absolutnie kluczowa. W zeszłym tygodniu posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Chciałem też do tego nawiązać, że mamy rekordowy budżet, jeżeli chodzi o obronność. Mamy 169 miliardów, a przyszłoroczny budżet na obronność będzie wyższy o 10% i naprawdę chciałbym, abyśmy o kwestiach obronności mówili naprawdę w sposób absolutnie odpowiedzialny i muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś powiela takie fejki i mówią to politycy PiS-u, to mówiąc bardzo delikatnie, nie najlepiej o nich świadczy. Jestem przekonany, że inspiracja tego typu prób właśnie pokazywania, że coś w Polsce, jeżeli się o kwestii obronności dzieje złego, no jest inspirowane zza naszej wschodniej granicy. Jeszcze raz chcę to jednoznacznie podkreślić. Koalicja 15 października, jeżeli chodzi o kwestię... Ja bym uczulał przed trolami rosyjskimi, żeby takiej propagandzie po prostu politycy PiS-u nie ulegali, a są fakty. No są fakty, że budżet na obronność wynosi 169 miliardów. Jesteśmy w awangardzie, jeżeli chodzi o wydatki, a przyszłoroczny budżet będzie rekordowy, wyższy o 10% i mam nadzieję, że posłowie PiS-u, jeśli nie będą przeszkadzać, bo naprawdę, jeżeli nie pomagają, a nie pomagają, to żeby po prostu nie przeszkadzali tym ludziom, którzy w sposób kompetentny w tej chwili odbudowują zaufanie do polskiej armii, bo to, co się działo za czasów pana Macierewicza i jego doradcy, pana Misiewicza, wszyscy pamiętamy, w jaki sposób polski mundur był hambiony. Oddajemy głos teraz może panu Marcinowi Porzuckowi z Prawa i Sprawiedliwości, żeby się odniósł do tego, o czym mówił przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. Pan minister Macierewicz odpowiada za zakup 100 zestawów KAP. A chciałbym o tych wydatkach, o tych cięciach, o których też państwo w zeszłym tygodniu mówiliście. Tak, no to ja nie wiem, jakichś trolach, to jest oczywiście najwygodniej mówić o jakichś trolach, natomiast tymczasem mamy korespondencję między MON-em a Sztabem Generalnym, mamy oficjalny dokument i kontestowanie tego dokumentu, istnienia dokumentu, który funkcjonuje w przestrzeni publicznej, jest jednak kuriozalne, no to nie ma żadnych troli. Oczywiście można się tłumaczyć, że to były jakieś wstępne analizy, że to jest nieprawda, że ostatecznie w budżecie będzie inaczej. Natomiast mamy dokument. Szef BBN-u mówił, że to chodziło o kwestię VAT-u. Szef BBN-u, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Jacek Siewiera, mówił, że to chodziło o kwestię VAT-u. Był to element dyskusji na temat tego, gdzie i w której części budżetu Sił Zbrojnych należy umieścić VAT. Ten dokument. Drodzy Państwo, to jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, bo ja już mówiłem o krabach, mówiłem o Bayraktarach, o F-35, o całej dużej liczbie różnej broni z Korei Południowej i tentatów światowych, z którym także współpracujemy. I tutaj swoją drogą niestety ubolewam, bo te informacje, które pojawiają się w ostatnich dniach, że plany wykorzystania potencjału naszego wielkopolskiego zakładu w celu polonizacji, dostosowania do naszych potrzeb czołgów K2 i rezygnacja z naszych zakładów poznańskich, no to jest dla mnie bardzo smutna informacja. Mam nadzieję, że jednak ona ostatecznie również zostanie zdementowana. Może pan poseł Rutnicki
raczej ją zdementować, bądź też powie, że tutaj jakieś rosyjskie trole przekazują tam informację, że w Poznaniu nie będą toczyć się prace nad dozbrajaniem i dostosowywaniem koreańskich czołgów do potrzeb naszej armii. Dobrze, za chwilę się pan poseł do tego odniesie, trochę przyspieszymy, bo mamy dzisiaj nie tylko przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Drodzy państwo, krótko mówiąc, należy rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął bardzo dobry trend, aby dochodzić nie 2%, nie 3%, ale do 4% PKB, szczególnie w sytuacji wojennej. Mam nadzieję, że to zostanie utrzymane. Mam nadzieję, że będzie szacunek do polskiego munduru. Widzieliśmy to, jak tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego po wielu, wielu tygodniach przyznano się dopiero do tego, co się wydarzyło na polskiej granicy, gdy zatrzymywano polskich obrońców granic, polskich żołnierzy, którzy jej bronili. I do tej pory, patrzcie państwo, panie pośle, miało być krótko. Nie słyszymy o tym. Miało być krótko. Pan Krzysztof Grabowski jeszcze w sprawie wydatków. Znaczy ja tutaj w pełni się zgadzam z tym, co powiedział pan poseł Rutnicki, bo to są fakty, a więc to powtórzę się, ale 169 miliardów złotych. Ten zapowiedź wzrostu o 10%. Myślę, że to są fakty, z którymi nie można polemizować i nie można dyskutować. No ja akurat, trudno mi jest odpowiedzieć, jakie będą zakupy, bo ja nie jestem parlamentarzystą, więc trochę dalej od tego jestem, ale jestem przekonany co do tego, że to wszystko, co się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej, to wszystko, co realizuje rząd, przede wszystkim ma na celu wzmocnienie naszej armii. Musimy o to zadbać i to robimy i jestem przekonany co do tego, że ten wzrost się dokona i że również będziemy rozwijać polską armię. Nie ma co do tego wątpliwości. Ja uważam, że tu nie powinno być na ten temat dyskusji, bo widzimy, że tutaj mamy podobne zdanie. Natomiast no, wrzucanie takich informacji niczemu dobremu nie służy. Powinniśmy faktycznie wokół obrony narodowej naszego kraju mówić jednym głosem. Tak powinno być i myślę, że wielokrotnie to pokazywaliśmy i na to zwracaliśmy uwagę wszyscy. I tak to powinno po prostu wyglądać, a teraz szukanie jakichś tam dziwnych szczegółów to jest bez sensu. Proszę, w sprawie czołgów K2 będzie ta umowa realizowana? Ja przede wszystkim życzyłbym sobie tego, żeby w Polsce były realizowane też polskie projekty, bo tak oczywiście my cały czas mówimy o koreańskich czołgach. Ale miał być czołgach, też spolonizowany ten czołg. No ale to też ja oddaję to zawodowcom, szanowni państwo, tak. Bo ten ostatni czas, gdzie przypominam pana Macierewicza i Misiewicza, głównego kadrowego tego człowieka, on był głównym kadrowym w Wojsku Polskim, już jakoś o tym niestety parlamentarzyści PiSu zapomnieli. W tej chwili polską armią zarządzają profesjonaliści. Jestem przekonany, że jeżeli ale tylko myślę, że będzie... politycy też jeżeli, mają coś w tej sprawie jeżeli do będzie to panie tylko pośle. Tak, ale przede wszystkim właśnie to się zmieniło. To jest ta zasadnicza zmiana, ale że kto za, daje pieniądze za, na to? Tak, ale to nie politycy mają decydować, gdzie jest. Jaki czołg ma być realizowany, czy jaka armatohaubica, tylko mają o tym decydować profesjonaliści. Tak nie było przez te ostatnie lata i między innymi też z tego wynika bałagan. Ja bym chciał mówić o polskich krabach, które będziemy rozbudowywać, gdzie będziemy nasz potencjał militarny rozbudowywać, gdy mówimy o tym, że jest to broń świetnie sprawdzona na froncie ukraińskim, to dlaczego politycy PiSu robią wszystko, aby realizować największe strategiczne zamówienia u Koreańczyków? Uważam, że nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy przede wszystkim też móc rozwijać nasz przemysł i ale powinniśmy panie pośle, te czołgi iść, być w Poznaniu produkowane, w tym, iść w tym, iść, w iść tym w tak, ale w kierunku. Też. Te rozmowy są prowadzone i ja to oddaję profesjonalistom, a my jako parlamentarzyści będziemy robić wszystko, także z ziemi wielkopolskiej, aby tu nasze wielkopolskie przedsiębiorstwa mogły być wykorzystywane do budowania potencjału, polskiego potencjału obronnego i zrobimy w tym kierunku naprawdę dobre działania. Ja co do pana ministra Kosiniaka-Kamysza jestem przekonany i spokojny, a my jako parlamentarzyści wielkopolscy będziemy działać w taki sposób, aby nasz przemysł tutaj w Wielkopolsce też do kwestii dotyczących obronności był wykorzystywany. W tej sprawie jest spór w koalicji między Ministerstwem Obrony Narodowej a Ministerstwem Aktywów Państwowych. Ministerstwo Obrony Narodowej chciałoby w Poznaniu, Ministerstwo Aktywów Państwowych raczej na Śląsku, jeśli by te czołgi K2 miały być robione. Drodzy państwo, ale pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz już wcześniej mówił o tym, że o rozwoju firm właśnie w Wielkopolsce, bo mówimy tutaj oczywiście o Cegielskim w Poznaniu, ale o WSK Kalisz również tak. I to, co powiedział pan poseł, ja się tutaj w pełni zgadzam.
sprawach obronnych faktycznie powinni się wypowiadać ci, którzy się na tym znają. To czyli znaczy, politycy się nie politycy znają? Się, nie, no w tym zakresie, którym to zależy od polityków jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o te szczegóły, o te detale, no to myślę, że tak się to właśnie odbywa, że rząd to wszystko opiera na profesjonalistach i specjalistach i to jest chyba bardzo ważne. Drodzy Państwo, czas nas goni, jeszcze mamy inne tematy. Za nami protest mediów. Przed nami w środę, pojutrze spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. W tej sprawie organizatorzy protestu chcą, by wspierać polskie media, a nie wielkie koncerny. I czy politycy w tej sprawie rozumieją, o co chodzi przedstawicielom mediów? Pani Katarzyna Kretkowska z Lewicy. No, klub parlamentarny Lewicy złożył poprawki oczekiwane przez media, które słusznie protestują. Już wcześniej je złożył. Tak, wcześniej niestety one w Sejmie przepadły. To była to głównie poprawka najważniejsza dotycząca tego, żeby w mediację pomiędzy gigantami internetowymi a mediami, ażeby te negocjacje były prowadzone na szczeblu prezesa UOKiK-u, a nie na zasadzie takiej, że z każdym medium osobno, bo to osłabia pozycję tych mediów. Niestety ta poprawka przepadła w Sejmie. Jutro obraduje Senacka Komisja Kultury i mam nadzieję, że te poprawki zostaną przyjęte. I mam nadzieję, że ten proces zakończy się sukcesem mediów. Był podobny proces, przypominam, dotyczący filmowców, którzy też byli zagrożeni przez gigantów cyfrowych. I ten proces początkowo wydawało się, że będzie przegrany, zakończył się sukcesem tych filmowców. Także mam nadzieję, że państwo i panie i panowie posłowie, pani Katarzyna Kretkowska patrzy teraz na przedstawiciela Platformy tak. Obywatelskiej. Pan poseł się uśmiecha. Pan poseł się uśmiecha. Z sukcesami pracowała w polskim parlamencie, ale oczywiście się odniosę się do tego. Ja pracowałam w niekorzystnej przestrzeni, kiedy czy teraz mają łatwiej, kiedy, tak? Kiedy byliśmy, panie pośle, w opozycji. Natomiast dzisiaj możemy się wykazać sprawczością. Także już mówiąc poważnie, chyba wszystkim nam zależy, a szczególnie w Polsce, ażeby obronić wolność mediów. A wolność warunkują także finanse w dużym stopniu. Jeżeli w tym proteście chodzi o to, że jakby, no, żeby giganci dzielili się sprawiedliwie dochodami z reklam, tak? W Stanach Zjednoczonych. Za treści tworzone przez dziennikarzy, tak? Tak, dla przykładu w Stanach Zjednoczonych jeden Google jest winien wydawcom 12 miliardów dolarów rocznie, tak? No to warto, żebyśmy zadbali o nasze polskie media, bo słusznie walczyliśmy o tę wolność tych mediów i w czasach, kiedy ich nie było w ogóle, wolnych mediów i w czasach PiSu, kiedy one były z innych powodów zagrożone, więc chciałabym, żeby te media wyszły zwycięsko. Teraz Konfederacja i pan Piotr Wawrzyniak. Znaczy, jeżeli chodzi o ten protest mediów, to ja powiem tak, no, co do zasady argumenty i postulaty słuszne, natomiast no, trzeba wrócić do meritum sprawy. No, tam jest mowa o obronie polskich mediów. Ja się pytam, jakie my mamy polskie media opiniotwórcze obecnie w Polsce, oprócz Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, które przychodzą z rąk partyjnych i wygląda tak, jak wygląda. No przecież tych mediów no, za wiele nie mamy, tak? A czy mówimy o TVN, o Onecie i innych tego typu rzeczy, to są zagraniczne media w Polsce, tak? A mówi pan o kapitale. I to, ale kapitał ma wpływ na przekaz, tak? A kolejna kwestia jest taka, proszę państwa, no każdy, kto ma odrobinę zdrowego rozsądku i obserwuje te główne media w Polsce, widzi, że tam wolności i niezależności za dużo nie ma. Tam ale jest określona narracja. Tak samo mediów prawicowych, lewicowych, liberalnych. Ale ja teraz tego nie dzielę, natomiast mówię o opiniach tych głównych opiniotwórczych, tak, które najczęściej są gdzieś podawane, mają największe zasięgi, tak. No i sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. No wystarczy sobie zobaczyć przykład rozmów pani Moniki Olejnik czy pana Kraśko z przedstawicielem Konfederacji. No wygląda tak, jak wygląda. To jest taka ordynarna narracja, narzucanie swojego punktu widzenia, wtrącanie się w każdą wypowiedź, wydawanie opinii, no tak chyba nie powinni pracować dziennikarze, tak? Trochę to tak wygląda, już parę lat temu stand-uper Grzegorz Dolniak miał taki swój występ i fajnie to mówił o TVN-ie, że to nie mamy do czynienia z faktami, tylko to są fakty o faktach.
szlachtach, tak? Także no, z tą niezależnością, z tymi polskimi mediami, mi się wydaje, że bardzo mocno nadużywamy te słowa, bo po prostu wśród tych mediów opiniotwórczych to tych mediów polskich za dużo nie ma, tak? Bo jeżeli mamy media w rękach niemieckich, chociażby koncern Axel Springer Polska, spółka z o.o., będący w rękach niemieckich, no to ja nie wiem, czy to są polskie media, tak? Ale pracują w nich polscy dziennikarze. To jest Polska, ale doskonale wiemy o tym, że to właściciel ma wpływ na to, co się dzieje w jego spółce, kto ją rządzi, jakie są kierunki rozwoju, jakie są kierunki narracji. To jest oczywiste. Ale wie pan, że to dotyczy wszystkich przedstawicieli mediów, nawet tych, które być może pana... Ja w żadnej tutaj swojej wypowiedzi nie dzieliłem tego na media lewicowe, prawicowe i tak dalej. Mówię o wszystkich mediach. W szczególności tych, które używamy przymiotnika polskie, bo no, tych polskich mediów opiniotwórczych za dużo naprawdę w Polsce już nie mamy. Jakub Rutnicki, Platforma Obywatelska. No, czy będzie jutro zmiana w Senacie? Może pan coś słyszał? Oczywiście trzeba rozmawiać. W środę jest spotkanie pana premiera Donalda Tuska i pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Będziemy na ten temat rozmawiać i znając wrażliwość pana premiera i też argumentację, trzeba rozmawiać. I to, że do takiej sytuacji dochodzi, ja noszę wrażenie, że na pewno przestrzeń gdzieś do kompromisu jest i myślę, że ta właśnie przestrzeń przede wszystkim w tym miejscu, gdzie będzie trzeba wspierać twórców treści, jeżeli chodzi o potencjalne negocjacje z gigantami, no bo to rzeczywiście to jest ten największy problem, żeby była równość podmiotów w tych negocjacjach. Prawa autorskie są absolutnie kluczowe. My musimy zrobić wszystko, żeby wolne media mogły funkcjonować. Media są po to, aby patrzeć nam wszystkim politykom na ręce, szczególnie media są po to, aby patrzeć politykom partii rządzącej. Przez ostatnie lata media publiczne były tubą propagandową partii rządzącej, a nie medium, które właśnie miałoby ewentualnie recenzować ich działania. Tu jest absolutnie zmiana. Ja jestem przekonany, że po tym środowym spotkaniu dojdzie do jakiegoś znalezienia w tym wszystkim kompromisu w takim kierunku, aby rzeczywiście twórcom pomóc, no bo w tej chwili ludzie żyją właśnie z tego, że publikują treści i rzeczywiście za ciężką pracę merytoryczną muszą też iść pieniądze i my musimy zrobić wszystko jako klasa polityczna, żeby właśnie te media móc obronić i żeby mogły one się finansować. A potrzeba było tego protestu mediów w ubiegłym tygodniu, nie można było przyjąć tej poprawki lewicy, która była już w Sejmie? Ale to jest dyskusja, no każdy uważam, że to jest absolutnie rzecz naturalna, że ktoś ma trochę inne spojrzenie. Tutaj uważam, że właśnie poprzez takie działanie, które tutaj przedstawiciele mediów przedstawili, gdzie rzeczywiście był ten protest, no spowodował to, że bardzo szybko następuje rozmowa, następuje dyskusja. To jest coś oczywistego, że w normalnym państwie demokratycznym wiele różnych osób ma różne spojrzenia na różnego rodzaju działania i myślę, że gdzieś się z tym wszystkim spotkamy. W naszym interesie jest to, żeby po prostu media, szczególnie też te mniejsze media, bo oczywiście mówimy tutaj o gigantach, ale też mamy przecież tygodniki regionalne, no, mamy gazety w naszych miastach powiatowych, gminnych, mamy portale. Które są różnej kondycji i sytuacji są finansowej. W różnej kondycji finansowej. Przypominam, przecież PiS te tygodniki zagarnął. Nie wiem, czy akurat Orlen powinien być odpowiedzialny za to, co się działo, ale tym bardziej, więc my musimy jako politycy przygotować taką przestrzeń, żeby rzeczywiście te wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za twórczy proces, też za to miały odpowiednie pieniądze i pewnie powinniśmy wzmocnić je w negocjacjach z gigantami. Myślę, że to jest ta przestrzeń, gdzie mam taką nadzieję, że w przeciągu najbliższych kilku dni po prostu ten kompromis zostanie wypracowany. Poseł Marcin Porzucek. Wiele pięknych słów. Chcemy, pomożemy, porozmawiamy. No my to robimy, w odróżnieniu od was, panie pośle. Właśnie pan tym się zgadza, bo ja właśnie tym się różnimy. Panie pośle, pan poseł jest zdanie, ma trochę trudniej, dzisiaj dajemy mu dojść do głosu. I zobaczymy, na co
będzie stać was, czy faktycznie dojdziecie do porozumienia. Na pewno jest to wielkie wyzwanie. Ja pamiętam w poprzedniej kadencji przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość walczyło o to, żeby zwiększyć udział polskich mediów, nie tylko publicznych, także prywatnych. Nic na, nie stało na przeszkodzie. To nie jest o tym teraz chcieliśmy... dyskusja. To jest dyskusja... Tak, nie, ale chcieliśmy, my chcieliśmy po prostu na wzór niemiecki czy francuski, gdzie większość mediów w Niemczech jest niemiecka, większość zdecydowana francuskie jest... A u was miały być media pisowskie. Tak. Tylko nie państwowe, tylko pisowskie. Z panem Kurskim na czele. No rzeczywiście, to jest dyskusja, gratuluję, panie pośle. Pan, na szczęście słuchacze to pamiętają. Pan pilnuje tego programu, czy może przyjść jakiś człowiek z bazaru i przeczekiwać innych. A mówi pan o sobie chyba. Panie pośle, ma głos teraz pan Marcin Porzucek. Drodzy Państwo, krótko mówiąc, myślę, że będziemy to obserwować. Zobaczymy, czy te dyskusje do czegoś doprowadzą i będziemy obserwować, co czy Lewica dogada się z Platformą Obywatelską, bo to faktycznie bardzo potężne interesy stoją i mam nadzieję, że taki kompromis dojdzie. Z naszego punktu widzenia nam bardziej zależało przede wszystkim na kwestiach związane z tym, żeby w celach naukowych czy dydaktycznych można było korzystać z różnego rodzaju dzieł. To w dużej mierze udało się zrealizować, ale to jest na pewno ciekawy temat i to też pokazuje, bo na pewno media, także te lokalne, ale nie tylko, oczekują, że wspierali w mniej lub bardziej, ale dość aktywnie często Platformę Obywatelską, łapią się za głowy, patrząc na to, co im chcą platformyści zafundować. A państwo wszędzie gdzieś tę politykę tutaj wrzucacie. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że wszystkie media protestują i prawicowe, i lewicowe, i centrowe, i konserwatywno-liberalne. Pan Krzysztof Grabowski specjalny jeszcze w tej rundzie nie miał głosu, proszę tak teraz za pana. Ja myślę, że to, że ta dyskusja się przetacza, to bardzo dobrze. Dobrze, że jeszcze ten proces cały się nie zakończył. Myślę, że ważne są te spotkania, które się odbędą. Trzeba też wsłuchiwać się i myślę, że nic złego się nie wydarzyło do tej pory, bo póki ten proces się nie zakończył, to wszystko jest możliwe. Można odbyć te rozmowy, można dojść do kompromisu. Myślę, że to jest też ważne. Ważne jest też stanowisko tutaj Ministerstwa Kultury, bo przecież ono gdyby proponowało te zmiany i jestem przekonany co do tego, że do tego kompromisu dojdzie. Natomiast co do wspierania mediów, tutaj nie mamy... Do tego, o czym też mówiła pani Katarzyna Kretkowska, ja myślę, że był ten UOKiK, który będzie takim centrum mediacji. Wie pan, ja nie będę mówić tutaj o szczegółach, bo trudno jest mi się odnieść, bo te rozmowy dopiero się będą odbywały. No, przedstawiane są pewne propozycje i jestem przekonany co do tego, że to pójdzie w dobrą stronę. My jako Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze zwracaliśmy uwagę na to, żeby te sprawy związane z mediami były tak uregulowane, żeby była ta swoboda funkcjonowania. To jest niezwykle ważne i na pewno w tym zakresie również będziemy te rozwiązania wspierać. No, sprawa jest teraz w Senacie. Myślę, że tam będzie ważna dyskusja, bo to już ewentualne poprawki, komisji. Te poprawki później trafią do Sejmu i jestem przekonany, że to porozumienie zostanie wypracowane tutaj na poziomie koalicji rządzącej. Mamy niespełna 10 minut do końca programu. Na koniec pytanie o działanie komisji śledczych. Co udało się ustalić komisjom, które działają w tej kadencji? Pani Katarzyna Kretkowska. No, z tego co wiemy, raport w sprawie komisji kopertowej, czy raport komisji kopertowej jest gotowy. Wyrok NSA, który niedawno zapadł, potwierdza ustalenia tej komisji dotyczące odpowiedzialności politycznej i co za tym idzie prawdopodobnie karnej czołowych polityków PiS-u, którzy są winni przekroczenia uprawnień, wydawania poleceń, do których nie mieli upoważnienia. I to dotyczy takich polityków jak prezes Kaczyński, jak były premier Morawiecki, jak premier Sasin. Także czekamy na oficjalny raport. Może pan poseł Rutnicki, który jest w Sejmie, coś tutaj jeszcze więcej dopowie. A pani z punktu widzenia teraz poznańskiego, wielkopolskiego polityka, który tutaj jest, widzi, że te komisje działają tak, jak pani sobie wyobrażała, że będą działały? Nie jestem w stanie względów czasowych siedzieć i śledzić przebiegu tych komisji, kiedy one są transmitowane. Czyli za dużo tych komisji. Natomiast było za dużo afer w okresie rządów PiS-u. Może tak to należy ująć.
Spodziewałabym się, że afera dotycząca Pegasusa będzie miała większy oddźwięk społeczny. Niestety brak takiego dźwięku, jaki mieliśmy w latach 70. w czasie afery Watergate w Stanach, pokazuje, że niestety pewne skandale i przekraczanie uprawnień, rzeczy niedopuszczalne, spowszedniały ludziom. No, to może taka smutna konstatacja. Nie możemy na to pozwolić, żeby one spowszedniały i muszą się spotkać z bardzo silną reakcją. I czekam Piotr na tę reakcję. Wawrzyniak, Konfederacja, pytanie o działanie Komisji Śledczej. Jak pan ocenia tę komisję, która w tej kadencji? Panie redaktorze, z tymi komisjami sejmowymi to jest tak, że to jest taki, mam wrażenie, trochę teatr telewizji, bym nawet powiedział, tak? Po prostu lansowanie swoich postaci przed mediami. Ja jako adwokat, jako praktykujący adwokat mogę powiedzieć, że rozstrzyganie, rozpoznawanie spraw wymaga ciszy, tak? Wymaga podejmowania określonych działań procesowych, operacyjnych i tak dalej. Natomiast obserwując te komisje śledcze, ja mam wrażenie, że po prostu my na bazie komisji w sprawie afery Rywina, która była taką pierwszą, która faktycznie pomogła jakoś tą sprawę wyciągnąć na wierzch i wyjaśnić pewne sposoby funkcjonowania tamtego układu, poszliśmy tak siłą rozpędu i teraz myślimy, że każda komisja będzie działała w podobny sposób. Natomiast ja mam wrażenie, że teraz po prostu też na bazie tej komisji w sprawie afery Rywina, kiedy pewne osoby wybiły się medialnie, tak, stworzyły swoją rozpoznawalność. Ja mam wrażenie, że politycy wykorzystują te komisje, próbują wykorzystywać przede wszystkim do lansowania swoich osób, a nie do wyjaśnienia spraw. No mamy też przykład kwestii Pegasusa, kwestii immunitetu ostatnio pana posła Wośla. Te zarzuty, które tam są ustawiane, no, są dość lichej jakości, kiepskie uzasadnienie, także no, według mnie każdy sąd to rozjedzie po prostu, natomiast no, dajmy organom powołanym przez ustawy, policji, prokuraturze i sądom działać zgodnie z procedurami i niech one zajmują się tym, żeby tego typu sprawy rozpoznawać i naprawdę nie traćmy czasu, pieniędzy podatników na to, żeby robić tego typu teatry telewizji w złym tego słowa znaczeniu w tym wypadku. Jakub Prutnicki, ta komisja to teatr telewizji, jak mówi przedstawiciel Konfederacji? Nie, to żaden teatr telewizji, to pokazywanie kulisów władzy, rządów PiSu. Chociażby jeżeli chodzi o komisję wizową, no to przecież to była ohydna propaganda ze strony PiSu, który straszył uchodźcami, gdzie ich wiceminister Wawrzyk, to ten pan minister, co sobie robił, nagrywał selfiki potem z panem Kaczyńskim, ale Kaczyński potem po tym wszystkim no, stwierdził, że nie pamięta tego człowieka. Pokazujemy, jak było rzeczywiście. Znaczy, to jest gigantyczny materiał, który będzie oczywiście opracowywany. To nie, przecież komisja śledcza ma pokazać pewne kulisy, ma pokazać pewne mechanizmy. To jest też olbrzymia ilość dokumentów i na tej podstawie prokuratura, niezależna, wolna prokuratura, będzie też przyglądać się tym wszystkim kwestiom i będzie podejmować decyzje dotyczące ewentualnie postawienia komuś zarzutów lub też nie. Takie zarzuty powoli się pojawiają, do Sejmu trafiają wnioski o uchyleniu immunitetów i przede wszystkim te komisje mają to za zadanie. Ludzie powinni, obywatele powinni wiedzieć, dlaczego ktoś zadecydował na to, aby wydać 80 milionów złotych na druk dotyczący wyborów, które przecież było oczywiste, że one się nie odbyły. To przecież, nie Poczta Polska organizuje w Polsce w czwartek wybory. Będzie głosowanie w sprawie uchylenia immunitetu posłowi Marcinowi Romanowskiemu. To co podanie komisji śledcze, i wreszcie, będzie zgoda Sejmu? Oczywiście, że będzie zgoda. I od razu po wyrażeniu zgody poseł będzie aresztowany. Oczywiście, że będzie zgoda Sejmu, bo z Funduszu Sprawiedliwości zrobiono prywatny folwark polityków PiSu. No to już jest tam odpowiednia procedura i myślę, że też to, co mówili politycy PiSu, osoby niewinne nie mają się czego obawiać, ale wreszcie nadchodzi czas rozliczeń, bo PiS pieniądze publiczne traktowało jak swoje prywatne. Prokuratura przygotowuje Pożyckowi odpowiednie wnioski i szanowni państwo, to co obiecaliśmy, będziemy polityków rozliczać za to wszystko, co robili z pieniędzmi teraz publicznymi. Po Marcin prostu PiS je kradł, bezczelnie kradł.
Drodzy Państwo, no te komisje kompletnie niczego nie wniosły. Co więcej, okazało się, co nawet przyznawali sami politycy Platformy Obywatelskiej, że te zarzuty stawiane chociażby w czasie kampanii wyborczej nie potwierdziły się, chociażby jeżeli chodzi o kwestie związane z wizami, że te stragany w krajach afrykańskich nigdy nie miały miejsca. To przyznali sami posłowie, sam pan poseł Szczerba przyznał, że oczywiście nic takiego nie było, a jeszcze kilka tygodni czy miesięcy wcześniej cała plejada posłów na mównicy mówiła, że coś takiego było. No i skłamali po prostu. Jeżeli chodzi o wybory kopertowe, obowiązkiem każdego rządu jest zrobienie wszystkiego, aby wybory odbyły się w terminie konstytucyjnym. W tym niesamowitym okresie największej pandemii od 100 lat trzeba było stosować rozwiązania ekstraordynaryjne. One były zastosowane. Przypominam, Senat formalnie mógł to, miał 30 dni, ale mógł to zrobić znacznie szybciej, by to się wtedy udało. W ogóle niesamowita kompromitacja, że pan Karnowski, wówczas prezydent Sopotu, pamiętacie państwo być może, że on wydał taką odezwę, list otwarty, mówił, że samorządy nie będą, a na pewno jego samorząd nie będzie wypełniać swoich obowiązków związanych z wyborami, więc trzeba było działać w sposób wyjątkowy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z różnego typu funduszami, to samorządowcy, strażacy, inne organizacje pytają się, gdzie są pieniądze, panie pośle Rutnicki, dla nich, bo dostawali po kilkadziesiąt miliardów złotych. Piła dostała z zarządu Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, 200 milionów muszę panu wejść słowo, bo jeszcze pan Krzysztof Grabowski z PSL-u czeka, a mamy prawie już koniec programu. Ja myślę, że te komisje pokazały przede wszystkim rozmiar nieprawidłowości, który miał miejsce za czasów rządu PiS-u i one chociażby z tego powodu są niezwykle ważne i potrzebne, bo wyobraźmy sobie, gdybyśmy nie mieli tych komisji śledczych, gdyby nadal rządziło Prawo i Sprawiedliwość, o wielu tych aferach byśmy po prostu nie wiedzieli o ich rozmiarach. Natomiast jeśli chodzi o immunitety, no to żeby organy państwa mogły zadziałać w przypadku posła, to najpierw mu trzeba uchylić immunitet, tak jest, bo inaczej one nie zadziałają, więc to nie może się odbywać inaczej. Natomiast jeżeli ktokolwiek z posłów, również Prawa i Sprawiedliwości, czuje się niewinny, to nie powinien obawiać się uchylenia immunitetu, bo się po prostu obroni. No, człowiek niewinny nie powinien się tego obawiać. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast bardzo rozmiar tych nieprawidłowości myślę, że jest olbrzymi i jeszcze o wielu pewnie nie słyszeliśmy. To będą kolejne komisje, tak lub nie? Tego nie, ja nie mówię, że będą kolejne, ale myślę, że o wszystkim się jeszcze nie dowiedzieliśmy. Polskie Stronnictwo Ludowe, Jakub Rutnicki, ja tylko jedna rzecz, Koalicja bo Obywatelska, jadę prosto z Sierakowa, wielu mieszkańców Piotr prosiło, żebym ich pozdrowił, więc serdecznie pozdrawiam mieszkańców Sierakowa. Konfederacja, Katarzyna Kretkowska, Lewica. Serdecznie pozdrawiam. Panie pośle, porzucę te nerwy. Czas rozliczeń przyszedł, panie pośle, odpowiecie za to prawnie.